Siema widzowie, z tej strony Alci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Generalnie na początku chciałbym was poinformować, że robię konkurs na moim Discordzie, gdzie będę oceniał wasze stanowiska. Więc jeśli ktoś chce się pochwalić waszym stanowiskiem, to po prostu wbijcie na mojego Discorda i na kanale hashtag stanowiska, wyślijcie zdjęcie, gdzie na pulpicie, na ekranie po prostu monitora, macie mój kanał odpalony, aby to nie było po prostu żadne zdjęcie z neta. Więc co, standardowo was proszę, abyście tutaj zostawili suba, lajka i dzwona, mam dzisiaj dla was naprawdę odcinek Stepania, gdzie było mnóstwo emocji, więc oglądajcie do końca oraz napiszcie jakiś komentarz. Ja wam nie przedłużam, życzę wszystkim miłego dnia oraz myślę, że dobrego obiadu, bo pewnie gdy to oglądacie, to jest jakość obiad, a jeśli nie, to życzę po prostu smacznego, jeśli coś jecie lub pijecie. Więc co, trzymajcie się, życzę miłego oglądania jeszcze raz i nara, cardboard, nara, nara! Dobra, więc te mamy dopiero się sobie z poziomek o niku Szybki Terminator. Pisze on na czacie, że od Dakila jest ogólnie on youtuberem, więc zobaczymy, gdzie mnie tepnie. No, raczej zakładam na 99%, że będą to po prostu, znaczy, że będzie to po prostu Skybase. No i standardowo spadnę na dół i będzie tyle z tego. Dobra, ziomek nas zaakceptował po jakiejś dłuższej chwili, więc tepamy do niego, jemy koksa, kupujemy stręża, bierzemy antynogi, jesteśmy. O kurde, tego się nie spodziewałem, że goście zrobią coś takiego, że typ po prostu w trakcie tepania do graczy dołączy do gildii, bo on był bez gildii chyba. Tak mi się wydawało, chyba że mogę się mylić, ale chyba był bez gildii. Co oni tu mają w skrzynce? Dobra, nie mają nic ciekawego, bo myślałem, żeby zjeść koksa i w razie co się po prostu dobrać. No dobra, spróbujmy ich tu jakoś wyjaśnić. Mam w razie co rzucaki, żeby gdzieś tu je po prostu rzucić. Dobra! Aj, myślałem, że może policzę tutaj ziomeczek, ale niestety nie polizał, także szkoda, giga szkoda. Dobra, tamten też nie polizał. Dobra, rzuciłem do niego perłę, ale nic mi ta perła kompletnie nie dała. No najgorsze jest to, że w takich sytuacjach, gdzie właśnie dwóch typa, Jezus Maria, naprawdę oni jeszcze próbują koblować, a oni mają po 500 rankingu, jest ich dwóch i jeszcze obydwoje mi próbują koblować, to nie wytrzymam zaraz. Dobra, macie prezent w takim razie kolejny, jak jesteście tacy mądrzy, mi chcę tutaj koblować. Łapcie rzucaka, że tak powiem, na łeb. Więc co, lecimy sobie. Gościu tutaj jeden ma 600, drugi ma 500. W ogóle jest to gildia Zo, czy Zoom, Zoom, gildia Zoom. Dobra, czekajcie. Myślałem, że prawie polizałem, ale na szczęście nie polizałem. Nie wiem, który typ z niego. Polizał! Polizał! Mam koksa! Mam koksa, stypeczka! Nie! Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to, że udało się, żeby ten typ polizał. Nie no, superancko. Po prostu. O takie coś właśnie chodziło, żeby gościu po prostu polizał. No i teraz tego, że tak powiem, mamy na widelcu. Oj, koleżko, koleżko. Koleżko, koleżko. Oj, kolego, kolego. Tak się nie zachowuje. No właśnie, sobie poczekam. Oj, 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 oj. Oj, idealnie, idealny rzucaczek, jemy koksika. I bańka mu padła. No i... O kurcze, teraz jestem w szoku, że gość tutaj nie zginął. No i zginął sobie pięknie. Oj, oj, kolego, kolego. Kolego, kolego, proszę się tutaj nie zapędzać, bo kończycie na spawnie obydwoje. Nie, no nie, nie, nie wierzę w to. No, no to było chyba jedno z łatwiejszych tepnięć, jakie wykonałem od dawnego czasu, żeby... No do dwóch typów tepnąć i tak łatwo ich po prostu killnąć. No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Także git, naprawdę mi się fajnie podobało to tepnięcie. Dobra, tu kolejny ziomek z gildii PNT pisze na czacie, kto TPA Dumfree i ty i killa. Ma on nick FC Gigorro, czy coś takiego. FC Igorro, tak? FC Igorro, tak, FC Igorro, więc zobaczymy, czy ziomek nas akceptuje. Mam oczywiście nadzieję, że tak i że uda nam się go po prostu killnąć. Dobra, ziomek nas akceptował po jakiejś naprawdę dłuższej chwili, chyba po 20 sekundach. Więc co, kupujemy stręża i gdzie jesteśmy? Jesteśmy w żółwiku i ten typ chce mi dać itemy, czy co? Patrzy się na mnie i nie wiem, o co tutaj chodzi, bo ziomek stoi i siema, masz life. Nie, nie mam. No nie wiem, co tu ten ziomek chce, ale on mi daje itemy. No ale wydaje mi się, że ziomek daje mi po prostu itemy chyba przez to, że ja tutaj, wiecie, jestem youtuberem i tylko dlatego mi daje itemy. Pewnie gdyby to tepnęła normalna osoba bez seta, to by już się prawdopodobnie killnął. No ale dobra, napiszę mu dzięki i idę na bazę, także no można powiedzieć, że typek nie oszukał. No dosyć dziwna sytuacja, poziomek nie oszukał. Dobra, ja sobie poszedłem na bazę, także git. Dobra, tutaj ziomek z gildii BS pisze na czacie, kto free ity i kill tepa. No to co, tepamy do ziomeczka, no i zobaczymy, gdzie następnie ten kubusek 09. Generalnie to chyba jest jego rok urodzenia, tak coś przeczuwam. Więc co, bierzemy sobie rzucaki, tylko ja może sobie wezmę tutaj połowę, a mianowicie 3 rzucaki. No i do niego po prostu tepniemy, także tepamy do kubuska 9, który w tym roku skończył 13 lat. No, to będzie, widzowie, tutaj klepa z młodym wariatem, z młodym pokoleniem dragona, które może mnie wyeliminować. Dobra, zobaczymy, czy gościu mnie tutaj tepnie. Dobra, ziomek nie zaakceptował po jakiejś takiej, no, dłuższej chwili. Więc co, kupujemy stręża i gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakichś tutaj nogach, ale te typy dopiero teraz koksy zjadły, czy ma laga? Ha, co oni robią? What? Co to się dzieje? Co ten gość odwalił? A ten w ogóle na refilak ciśnie. Ej, dobra,
tepnąłem do jakichś dwóch Maciusiów. Naprawdę, tepnąłem do jakichś dwóch Maciusiów, bo gościu ja tutaj tepnęłem, on był bez koksa, no i sobie zginął ten jeden. Więc co, spróbujemy teraz tego kubuska wyjaśnić 09. Ty, przecież on przed chwilą koksa i teraz je refila? Co on oddupia ten gościu? Nie wiem, dobra, to są jakieś maczki, typowe chyba z Dragona tutaj, młode wariaciki, które nie za bardzo garniają tą rozgrywkę. Dobra, padą mu bania i padły mu również buty, no i sobie kubusek zginął. No dobra, tutaj poszła szybka akcja i szybko zostali wyjaśnieni tutaj gracze Dragona, kubusek 09, więc młode pokolenie zostało tutaj przez starego wilka zdetronizowane i tutaj przesłane na spawna. Więc co, typamy zaraz do kolejnej osoby i tyle. Dobra, tutaj ziomek z gildii Żaba o niku Kola Erwer pisze na czacie, kto chce ITTPA. No generalnie wszyscy piszą na czacie zazwyczaj, kto chce ITTPA. Ja nie wiem, czy ktoś się na to nabiera w ogóle na Dragonie. Możecie mi napisać, czy jak takie coś robicie, czy ktoś w ogóle do was tepa. No wydaje mi się, że raczej nikt się na to nie nabiera na Dragonie. No ale ci ludzie piszą, więc chyba jednak ktoś musi tepać. No nie wiem, napiszcie po prostu w komentarzach, czy jak wy tak piszecie na czacie, czy ktoś do was po prostu tepa. Pewnie jacyś po prostu początkujący gracze, jak już to tepają. Dobra, zaakceptował mnie ten ziomek, co się do niego przed chwilą tepałem, więc gdzie ja jestem? Okej, jestem, dobra, jestem w tej gildii Żaba, jakaś Amelka tu jest i typ jest bez koksa! Ty, goście Fajerka! Co tutaj się stało? W ogóle ja już zacząłem tepać do innej gildii, do innej osoby po prostu z czatu, a tu mnie zaakceptowała ta gildia Żaba, do której po prostu tepałem szybciej, więc dobra, typek został zdetronizowany, szczerze nie pamiętam nawet jaki on miał nick, jak do niego zacząłem tepać. Musiałbym sobie za chwilę przypomnieć, on miał nick Kola Erwer, dobra, to był ziomek o nicku Kola Erwer. Dobra, jemy koksa, ale... Aj, dobra, przerwałem to jedzenie koksa, bo gościu po prostu też zaczął jeść koksa i miałem nadzieję, że typek poliże, ale niestety nie polizał. Oj, tutaj widzę, że koleżka ucieka i niestety uciekł, ale ja sobie rzucę rzucaczka i kupię sobie jambuścika, albo po prostu nawet nie musiałem kupować, bo gościu spadł do mnie. Dobra, jedzmy sobie, po prostu klepmy go i spróbujmy go wyjaśnić i wysłać na spawna tutaj z kodem zombiaczek, wiadomo, jak na Genesisie, możecie użyć kodu zombiaczek na stronie Genesisa, macie wtedy 10% zniżki na produkty Genesis. Dobra, lecimy. Aj, on koksa zjadł kolejnego. Wydaje mi się, że generalnie ten typek nie ma w ogóle żadnego pola do ucieczki, ani pola do popisu, że tak powiem, i to powinien być dla nas kill, chyba że ten, no właśnie, chciałem to powiedzieć, że wpadnie na to, żeby uciekać z tą niarką ze swojego kuboida, ale na szczęście w porę się skapnąłem i zanim ruszyłem w pogoń. Oj, tutaj do mnie Amelka próbuje strzelać łukiem. Nie wiem, czy to jest dziewczyna. Jeśli to jest dziewczyna, no to... To mi bardzo przykro, że tutaj prawdopodobnie dziewczynę killnę. A jeśli to nie jest dziewczyna, to trochę dziwnie, jakby chłopak grał na niku jakiejś dziewczyny w Minecrafcie. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to trochę dziwne i takie... No dziwne po prostu. Dobra, no i Amelka za sobie tutaj elegancko zginęła. W ogóle tu jest drzewkarka, więc ja sobie tą drzewkarką stąd ucieknę. Dobra, robimy oro z tą drzewkarką na górę. No i git, fajna kolejna akcja, także na razie same tepnięcia na plus, że tak powiem. Dobra widzowie, tutaj ziomek o niku Lizaczek 99 pisze na czacie, kto chce bacona, to TPA. Także co, tepamy do Lizaczka 99, może jest to jego rok urodzenia. No, była dosyć śmieszna sytuacja, bo byłby to gracz starszy ode mnie, a rzadko się zdarza, żeby ktoś był starszy ode mnie na Dragonie, bo jak wiadomo, ja mam tutaj niestety już 21 lat. O, zaakceptował mnie dosyć szybko ten ziomek, także fajnie. Jemy sobie koksika, bierzemy antynogi, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Skybase'ie. Okej, jesteśmy na Skybase'ie. Jest to Skybase na losowych kordach. Czy oni są bez koksów? Tak, oni są bez koksów. No i dobra, niestety za późno się skapnąłem i, że tak powiem, no, nie wykorzystałem tego, bo oni sobie po prostu nie polizali. Wiecie co, ja może to rozkopię i jednego z nich zrzucę. Dobra, właśnie jednego z nich rzuciłem. Tu mi ziomek sojusz pokazuje, ale tamten... Aj, niestety żyje. A, Lizaczek sobie polizał. Nie, ta sprawa. Lizaczek sobie polizał, a tamten na dół gdzieś tam poleciał, nawet go nie będę gonił. Nie no, super, panie Lizaczku. Pan tu musi poćwiczyć rozgrywkę ewidentnie w Minecrafta. O, mamy 903 ranku. Ciekawi, ile miałem rankingu, jak zaczynałem odcinek. Ale fajnie, 900 rankingu wbiliśmy. Całkiem spoko. Nawet nie wiem, gdzie jest tamten typek, go nawet chyba, o, tam jest gdzieś. Ale go nie będę gonił, bo szkoda po prostu czasu i zaraz tepamy do kolejnej osoby. Okej, tutaj ziomek o niku LMPRPL pisze na czacie, kto chce i TTPA. Także co, LMPRPL, tepamy do niego, ma on dosyć pokręcony nick, więc co, zobaczymy, czy ziomek nas po prostu zaakceptuje. Dobra, wariat nas akceptował, więc standardowo koksik, strężyk, oj, nie trafiłem jednak strężyka i jesteśmy w jakichś nogach. Ty chłopa, co to jest za gildia?
pięciu chłopa na mnie tutaj czekali. Nie, no nie wytrzymam zaraz. Dobra, rzucam rzucaka i spróbujemy jakoś tego żywika się po prostu wydostać. Widzę, że miałem jakiś piasek. Dobra, szybka analiza, jest piaseczek. Także mój następny rzucak rzucę tutaj. Tutaj w narożnik rzucę mój kolejny rzucak. Chyba, że ktoś z nich poliże, to będę z nimi jechał, ale no nie, no to jest raczej niemożliwe, żebym kogoś po prostu wyjaśnił. Generalnie te typy próbują mnie koblować. Jest ich pięciu i próbują mnie koblować. Nie no, fantastycznie, fantastycznie. I... aha. Ej, wyjście! Wyjście na drzewkarkę! Oj, będzie zabawa! Oj, będzie la zabawa! Dobra, jestem na drzew... nie, nie jestem na drzewkarce jeszcze. Dobra, bo oni tutaj pery rzucają. Generalnie przydałby mi się łuk. Nie mam łuku. Czy ja mam knokatru... o Jezus Maria. No to zaczynają się problemy i zaczynają się schodki jak na drzewkarce, bo ja nie mam knoka trójki, ale mam puncha. Mam puncha, nie mam knoka trójki. Dobra, widzę, że oni tutaj domieszczają z łuku. Ajajajaj, to może być ten problem, właśnie mankament ujemny, że tutaj nie mam niestety knoka trójki. Dobra, jest jeden stivek jakiś. Oj, widzę, że oni tu mają stoniarkę. Próbuję mi... haha! Pił się! Miał knoka trójkę? Tak, miał knoka trójkę! Co za maciek jakiś tutaj! Oj, oj, oj! Pierwszy kilek, dawaj, dawaj, wariaciku. Oj. Co to są za maczki, co oni robią? Oj, tu będzie zabawa. Tu będzie po prostu fantastyczna zabawa z nimi na tą drzewkarkę. Oj, tutaj siedzi jakiś ziomek, dobra, nie spadłem. Dobra, poleciał. I teraz pytanie, czy ten rzuci perłę, czy umie altować? Aj, ten umiał altować i chyba też rzucił tą perłę o piasek, ale leci kolejny. Leci kolejny i... aj, przeżył, przeżył, kurczę. Ale tutaj sobie rzucimy tepeczka i... aj, perełeczkę rzucił w żółwik. Rzucił perełkę w żółwik. No, nie zaltował, więc wydaje mi się, że oni chyba altować nie potrafią, te ziomeczki. Ale zobaczcie, to jest ich drzewkarka, ich jest czterech czy tam pięciu i oni boją się do mnie wejść. No, nie wytrzymam. No, to jest coś nieprawdopodobnego, że tyle tych ziomków jest i oni się boją po prostu do mnie wejść. Oj! Oj, 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 tutaj, kurczę, mój błąd mały, bo nie udało się typa po prostu zrzucić. Oj, 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 dobra. Oj, 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 dobra, rzucam perełę na schodek i jem koksa, jem koksa. Dobra, żeby ta moja zabawa zaraz się źle nie skończyła. Oj. Nie wiem, nie wiem, co ja chciałem teraz zrobić. Nie mam pojęcia totalnie, co ja chciałem w tym momencie zrobić. Nie pytajcie mnie, bo naprawdę nie wiem. Chciałem po prostu zrobić mu teraz, żeby nie marnować pereł, bo byłem na koksie, więc mówię, dobra, zaryzykuję. I to mnie uratowało, że byłem na koksie. Dobra, robię oro do góry i spróbuję wejść na tą drzewkarkę na samą górę, żeby ich jakoś tutaj zrzucić. Czy oni tam kampią? Dobra, w ogóle jeden ziomek za mną biegnie. O, tam jest ktoś tutaj. Jest tutaj ktoś z tych gildii na samej górze. Okej, okay, leci ten typeczek. No tak, blazing pack i znikający ludzie. To lubimy, to lubimy. Typ sam wyskoczył. O, i zrobił otera. Skubaniutki. Dobra, jego bije z 5 wójki, może gościu poliże. Dobra, może typek poliże. On chyba nie ma efektów, czy ma efekty. Dobra, nie wiem. I... aj, odknokałem go niestety, więc nie miał tutaj ziomek szans na po prostu na polizanie. W sensie, no, ja nie miałem szans, żeby typek polizał. Dobra, wiecie co? Powiem wam tak. Tego zrzucę. Oj, nie zrzuciłem go jednak. Dobra, zrobiłem mu teraz. Ja sobie zjem refila. Ja spróbuję się po prostu dostać na samą górę. Tu kratek. Chyba tu jest jedna kratka, aby tak? Proszę państwa, mamy mały problem. Mamy mały problem w tej sytuacji. Mianowicie, ten typ musi zginąć. Musi. Ale on robił otery na maksze. I ja teraz spadłem przypadkowo. Ja nie zrobiłem otera.